Mamy dzisiaj niezwykłego gościa, Dominika Kasińska, którą zapewne znacie z pierwszej edycji Down the Road. Założyła swój kanał na YouTubie. No i nie tylko publikuje filmiki dotyczące codziennego życia, ale zaczęła też przeprowadzać wywiady. Dlatego postanowiliśmy zapytać o tę nową aktywność Dominiki. Witaj. Dzień dobry. To z kim ci się już, Dominika, udało porozmawiać? Udało się porozmawiać z Przyrokiem Kosakowskim. Przypadek? Tak, ale w sumie to ten kanał na YouTubie stworzył się po programie Down the Road Zespół w trasie. Stworzyłam ten kanał, tam opowiadam o mojej historii i jak pokonuję bariery. W tym też mi pomaga mój brat, moja mama. I te wywiady zrodziły się, bo bardzo lubię zadawać pytania. Mm. A, ale też rozumiem, że po programie Down the Road bardzo ci się chyba spodobała telewizja. No internet też jest jakąś formą telewizji, więc poczułaś bakcyla, złapałaś. Złapałam, bo tak to było bardzo wspaniale. Mm. A powiedz mi, czy ten kanał na YouTubie to jest to spełnienie marzenia o własnym programie? Czy jeszcze myślisz o innego rodzaju programie? Tak, mój kanał na YouTubie to też było moje marzenie, ale też w ogóle wszystkie. A powiedz, bardziej denerwowałaś się rozmawiając z Ireną Kamińską-Radomską, w końcu mentorką, czy z Przemkiem? Z Przemkiem się bardzo fajnie rozmawiało. Okay. I bardzo przyjemnie. A z panią Kamińską Radomską, może tam gdzieniegdzie był troszeczkę tam stresik, ale dawałam sobie radę. Ona jest zresztą szalenie przyjazną osobą, prawda? Potrafiła to zaopiekować. Tak. Pierwsze pani Irenka, ona zadawała mi pytania. Okej. Okay. A potem role się odwróciły. Słuchaj, jesteś pomocą nauczyciela i powiedz mi, jak w pandemii wyglądają zajęcia w waszej szkole? Teraz jest przerwa, tak? Nie macie zajęć? W sumie w czasie pandemii pracuję w szkole. Jest to szkoła niepubliczna, Słoneczna Kraina. I tam jestem asystentką nauczyciela. My mamy dzieci z różnymi orzeczeniami niepełnosprawności. I zajmuję się dziećmi, rozmawiam z nimi, rozumiem dzieci. Po prostu nawet też prowadzę też zajęcia dla nich. No tak. Czyli pandemia nie zatrzymała z pracy. No. Nie. Dominika, my już zadałyśmy swoje pytania. Tak. To teraz co? Odwracamy rolę? Tak. Ty przejmujesz prowadzenie. Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo, że mogę porozmawiać z paniami. Pani Ewo. Pani Agnieszko, od jak dawna pracujecie panie w telewizji i czym zajmowałyście się przed pracą tej instytucji? Może pani Ewa? Pamiętasz? Jak długo pracuję w telewizji? Od 2001 roku, no to teraz trzeba policzyć ile to jest? 20 lat. Masz okrągłą rocznicę. Tak, wyjdzie na to. A wcześniej pracowałam w radiu. Tak, więc byłam radiowcem. I mamy bardzo podobną historię, bo ja od 2005 z kolei i wcześniej też pracowałam w radiu. To super. Pani Agnieszko, jakie są pani pasje i zainteresowania poza pracą? Oczywiście. I czy zmieniły się one na przestrzeni lat? No ja to kocham zwierzaki strasznie. Lubię jeździć konno, mam psy, lubię czytać. Czy to się zmieniało? Nie, bo z miłością do zwierząt się chyba urodziłam i bardzo lubię być blisko. Chyba te moje pasje sobie trwają. A twoje? Masz jakieś? Mogę odpowiedzieć na pytanie Agnieszki, tak? A, to też jest moje, twoje pytanie. Nie myślisz o moich pasjach. Okej. Wiecie co, ja teraz mam utrudnioną realizację moich pasji, bo moją pasją jest teatr i nie mogę do niego chodzić, więc zostaje tylko teatr online, a to nie jest do końca to samo. Ale jak tylko na chwilę się otworzyły i było takie okienko, tak jak mówią w pogodzie, okienko pogodowe, to natychmiast spektakl za spektaklem odbywałam i taką marszrutę sobie robiłam. Książki to jest też coś, do czego wracam. Kiedy się jest mamą, to się ma bardzo mało czasu na czytanie, takie, że możesz przeczytać nawet 300-stronicową książkę. I wreszcie zaczęłam czytać na nowo. To bardzo ciekawe. Pani Agnieszko,
Która z sytuacji w swoim życiu, na przykład w dzieciństwie, w szkole, na miarę pani wspomina? I co wywołuje uśmiech u pani na twarzy? Ojej, wiesz, to trudne pytanie, bo ja w ogóle miałam super szczęśliwe i udane dzieciństwo i po wszystkim, jak myślę o mojej babci, o moich rodzicach, o wakacjach, to mam tych wspomnień strasznie dużo i chyba nawet nie potrafiłabym wybrać takiej jednej rzeczy, bo byłam szczęściarą. Pani Ewo, zdaję sobie sprawę, że pani jest strasznie zapracowana. Gdzie i w jaki sposób pani odpoczywa? Moim odpoczynkiem są spacery z psem. Wiesz, jeżeli mam szansę przejść 40 minut i patrzeć, jak on cieszy się każdym zapachem, który napotka i każdym psem, którego ma szansę też polubić, to jest coś dla mnie niesamowitego. Zapytam panią Ewę, o czym pani marzyła w młodości? Chciałam być nauczycielką. A ja fryzjerką. Wow. Pani Ewo, jako osoba niepełnosprawna, chciałam panią zapytać, czy spotkała się pani już kiedyś z niepełnosprawnością lub może sama pani kiedyś doświadczyła? Jakie to uczucie? Ja nie doświadczyłam osobiście niepełnosprawności, natomiast miałam bardzo częsty kontakt z osobami niepełnosprawnymi w swoim programie Rozmowy w Toku. I powiem ci szczerze, że to były programy, do których bardzo trudno mi się było przygotować, bo zawsze miałam ogromną tremę. I rozumiem ludzi, którzy boją się rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi, ale to jest tak, byłam po prostu niepoprawną uczennicą dla samej siebie, ponieważ wiedziałam, że nie ma się czego bać i że to jest za każdym razem super inspirujące spotkanie, a mimo to ciągle się spinałam. Natomiast wiesz, mogłabym wymieniać każde spotkanie, praktycznie pamiętam, mogłabym wymieniać ich wiele, ale takie, które wiąże się z takim trwałym wspomnieniem i jest trwałym kontaktem, to jest kontakt z Pauliną, która urodziła się bez nosa i musiała zmagać się z ogromną traumą, bo nie zawsze była dobrze przyjmowana przez swoich rówieśników. Musiała używać protezy. Pamiętam jej opowieść, jak na WF-ie spadały jej okulary, bo ten nos był przyczepiony do okularów. Ale odważyła się w programie pokazać bez tej protezy. Dzięki Fundacji TVN udało się też zorganizować dla niej kolejne operacje, które przywracały jej sprawność. Jestem dzisiaj z niej bardzo dumna, bo jest pełnosprawną, piękną Pauliną, która dzieli się z innymi swoją po prostu miłością i radością. Przełamała niejedną barierę. I jesteśmy kumplami, mogę powiedzieć, i jest mi z tym bardzo dobrze. I myślę, że tak samo przełamała, jak i ty. Tremę przynajmniej dzisiaj, jeżeli jakąkolwiek miałaś. No bo programy na żywo mają to do siebie, Dominika, że czas leci jak szalony i on się szybko kończy. Tak. Ale poszło ci świetnie. Ja też się uświadamiam z osobami niepełnosprawnymi. Mm-hmm. No, jesteś wynagrodzoną wolontariuszką. Gratuluję ci. Dziękuję bardzo. Czy spełniłyśmy dzisiaj jakieś może twoje, albo sprostałyśmy twoim oczekiwaniom? Czy było tak, okay? Tak, panie sprostały te oczekiwania. Pani Agnieszko. Musimy już, Dominika, niestety kończyć. Rozumiem. Tak. Możemy kiedyś tę rozmowę pociągnąć na Bardzo dziękuję kanale. Za rozmowę. Patrz, kto dołącza do nas. Przemiłam i życzę wam dużo zdrowia i spełnienia marzeń. Ja także tobie i bardzo wzruszyło mnie kiedyś marzenie, które usłyszałam, że chciałabyś być usłyszaną. Tego ci życzę. Dziękuję bardzo.